bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV. Witam Państwa bardzo serdecznie. Są sprawy w naszym społeczeństwie łatwe do rozwiązania i trudne. Jest coś takiego jak internet, w którym szybko wszystko się rozchodzi i narażeni jesteśmy na hejt. I to bardzo poważny nieraz, taki powiedzmy sobie zdumiewający, a jednocześnie przykry. Ostatnio taki hejt przydarzył się pani Małgorzacie Zielenieckiej z Chrośli, która wysłała swego syna, ponad 16-letniego, do sklepu, bo przygotowywała imprezę dla znajomych, po piwo nieprocentowe, czyli bezprocentowe. No i w tym sklepie, proszę Państwa, tego piwa chłopakowi, chłopak już no, nie dziecko, nie sprzedano. I zrobiła się, proszę Państwa, afera. Czy pani się spodziewała, pani Małgorzato, że wskutek tak niewinnej czynności, jak wysłanie dziecka do sklepu po bezalkoholowe piwo, zrobi się taka właśnie nieprzyjemna afera? W ogóle nie brałam tego pod uwagę i w ogóle nie miałam pojęcia, że tak będzie. Że w ogóle, że ktoś odmówi mu sprzedaży. Pani się w ogóle nie spodziewała, że może mu ktoś odmówić tego piwa? Tak. Gdyż to jest piwo bezalkoholowe. 0,0%. Czy napój? Tak, dokładnie. On można poszedł kupić tak jak orężadę, jak Coca-Colę, jak inne napoje, tak? No. Według prawa to jest traktowane jako napój, jako tak. Można powiedzieć przysłowiowa orężada. Tak, orzeźwiający, tak. Tak, według prawa to jest napój. Czy zdradzimy ten sklep, w którym to było? Możemy powiedzieć. Proszę bardzo, to tylko od pani zależy. To był sklep Lewiatan u mnie w miejscowości Chrośla. Tak. I po prostu w tym sklepie mu odmówiono. Mało tego, właściciel, który akurat był w sklepie, zażądał, żeby syn wezwał policję. Oczywiście syn zadzwonił do mnie, ja powiedziałam mu, żeby już wrócił do domu i nie wzywał policji. Tak. Ale on mówi, ja mówię, nie ma sensu wzywać policję do tak błahych spraw. Ale zaraz, wytłumaczmy, kto chciał wezwać policję? Właściciel kazał wezwać. Właściciel sklepu, że nieletni chce kupić u niego piwo. Bezalkoholowe. I jeszcze się może rzuca jakoś, prawda? Czy tam dyskutuje, tak? Znaczy no, syn nie dyskutował. Nie. Dzwonił do mnie w tej sprawie, właściciel słyszał, że do mnie dzwoni i po prostu... A, mamo, nie chcą mi sprzedać tutaj tak, piwa bezalkoholowe. Tak, no, tak. No i co? No, powiedział, że nie, żeby wezwał policję i jeżeli policja powie, że może sprzedać, to on sprzeda i jeszcze go za to przeprosi, że mu nie sprzedał. Aha, czy wszystko zależało nie od prawa, które obowiązuje sprzedawców i klientów w sklepie, tak, tylko od decyzji policjantów. Tak. Przyjechali z Halinowa. Tak. I co powiedzieli? Policjanci przyjechali z Halinowa, poszli rozmawiać z właścicielem na zapleczu. Jak wyszli, to powiedzieli, że niestety jakaś ustawa po prostu zabrania sprzedaży piwa bezalkoholowego nieletnim, co nie jest prawdą, bo według prawa tak nie jest. I ja zadzwoniłam. Że jakaś tam ustawa, przytaczali. Chodzi o ustawę o wychowaniu w czyjwości. Tak. Nieoletnim sprzedaży piwa. Alkoholu. Alkoholu. Trzeba przyznać. Zabranie alkoholu, tak, a nie piwa. Dokładnie. Bezalkoholowego. Tak. Znaczy piwo, jeżeli jest procentowe, to też. To jest alkohol, tak. No a bezalkoholowego nie. I żeby była jasność, ja nie jestem osobą, która popiera picie alkoholu. Absolutnie nie. Też nie jestem, nie popieram tego, żeby... I nie rozpija pani swoich dzieci. Absolutnie. No, gdzie tam... Mój syn mówi, że on nigdy w życiu nie będzie pił alkoholu. Na przykład. On sportowiec jest i po prostu... Pani się posłużyła synem, bo była pani zajęta i... Bo gdyby pani spodziewała się takiego obrotu sprawy, to chyba... Czy mąż, czy pani by pojechali, to pojechalibyście tak, do tego sklepu. Tak byśmy zrobili. No, ale... Czasami właśnie z takiego niczego wychodzi coś, prawda? Z igły widły wychodzą. I wyszły widły. No właśnie tak wyszło. Dokładnie to ja wysłałam syna po kapustę. No i jechał po kapustę do Gołąbków, więc mąż mówi, to weź od razu kup piwo bezalkoholowe. No syn tak trochę się zaczął wahać, mówi, no nie wiem jak to dokładnie wygląda, mówi może ten, bo miał butelki na wymianę, tak, na wymianie, tak, on nie wiedział jak to, nigdy nie wymieniał, no nie tak, wie jak tak, to działa. Tak, no pierwszy raz. Tak, więc mówię przy okazji,
No trochę się zastanawiam, ale mówię, dobra, no to kupię. No i jak wyszła już ta afera i właściciel kazał wzywać policję, to on zadzwonił i wezwał. Od razu się posłuchał właściciela i wezwał. Ja mówię, niepotrzebnie, bo po prostu to, po co to do takich bachych spraw wzywać policję. No ale jak już wezwał, chciał czekać, no to mówię, no dobrze. Ale syn zachował się tak szczerze i sprawiedliwie, tak? No, tak. Skoro on nie chce sprzedać, jak policja powie tak czy inaczej, prawda? Tak. No to dzwonię po tę policję. No nie miał... No co, nie był przestępcą, nie uciekał przecież. No nie, nie. No. Wszystko było w porządku. Tak. Więc ja byłam w 100% pewna, bo gdybym wiedziała, że dalej policja jeszcze powie, że, nie, że nadal, że nie można sprzedać, to bym tam pojechała. Mnie na miejscu w ogóle nie było. Był tylko syn. Rozmawialiśmy telefonicznie, się konsultowaliśmy. Jak przyjechała policja, to mówi, że przyjechała. Nic nie mówił, że jakoś coś się dzieje, bo gdyby powiedział, no to wiadomo. Ale zaraz, przecież policja nie powinna w ogóle z nim rozmawiać, bo jest nieletni. Od tego trzeba zacząć. No bo jeśli mu krzywda siedziała jakaś inna, ktoś go bił i tak dalej, to tak. Ale on w tym momencie zawsze jest przy takich przesłuchaniach i tak dalej, potrzebna jest osoba, opiekun danego dziecka, prawda? No syn jeszcze 18 lat nie ma przecież, tak? Ale generalnie sam może robić zakupy i sam może się poruszać. No może, no tak. Może. No. To może dlatego. Znaczy gdybym wiedziała, że policja dalej będzie się upierała, to bym tam pojechała, ale w końcu byłam zajęta i po prostu no nie pojechałam. Nie było mnie tam na miejscu, jak niektórzy pisali, jak pojechałam, to mogłam kupić i inne tam dywagacje. No tak. Mnie nie było na miejscu. I nie robić afery. Tak. O. I to jest właśnie to, że nie dość, że wysłaliście takie opinie, no, krótko mówiąc, hejt niesamowity. Nie dość, że wysłali dziecko po piwo, nie zaznaczając, że tam bezprocentowe, to jeszcze, proszę pani, objawiła to pani wszystkim na forum, tak? I jeszcze ma pretensje. Znaczy, ja napisałam to w sensie takim, informacyjnym. Nie chodziło o to, żeby ktoś podważał moje kompetencje jako matki, tak, jako tak. osoby. Bo to nie w tym rzecz. Nie, w ogóle nie w tym rzecz była. Tak. Ja po prostu nie potrzebuję, żeby ktoś mi doradzał, jak mam wychować dziecko, bo ja to wiem doskonale. I w ogóle nie chodziło mi o kwestię moralną. Chodziło mi tylko i wyłącznie o kwestię prawną. Tak. Co zaznaczyłam w poście, że chodzi mi tylko i wyłącznie o kwestię prawną. Że to po prostu jest łamaniem prawa. Nie sprzedanie dziecku towaru wystawionego na sprzedaż. Tak. Nie był to alkohol, więc tak. nie sprzedanie towaru wystawionego na sprzedaż, to po prostu to jest artykuł 135 kodeksu wykroczeń, także czyli praktycznie karnie właściciel złamał prawo. Właściciel złamał prawo. Powiedzmy sobie, że właściciel jest radnym Rady Gminy Dębem Wielkim. No i sądzę, że pani nie puści tego płazem. No, wysłałam maila, złożyłam skargę do komendanta. Do komendanta na komisariatu informację. Czy głównego tutaj? Komisariatu w Halinowie. Tak. Informację, bo zadzwoniłam do dyżurnego i zapytałam go, jak to jest. On powiedział, że jest tak jak mówię, czyli może nieletni kupić piwo bezalkoholowe tak 0%. Jest. Czyli policjanci popełnili błąd. Tak. Popełnili błąd. I zapytałam się, czy wysłał tych policjantów na interwencję. Powiedział, że tak. Ja mówię, to czemu oni potwierdzili coś niezgodnie z prawem, a przecież ich praca to prawo. Oni powinni przepisy ochrona prawa doskonale. Ochrona konsumenta w tym momencie. Tak, dokładnie. Powinni przepisy prawa doskonale. Tak jest. Powiedział, że być może policjanci nie znali przepisów szczegółowo. To ja powiem, proszę Państwa, tak. Jeśli policjant jest głupi, to niechby nie będzie policjantem. No bo w tym zachowują się jak idioci. No niestety, to jest moja opinia. Jeśli nie zna prawa policjant, to ja nie wiem, to może powinien zejść ze służby albo przyznać się, nie znam prawa, nie wiem o co chodzi i tak dalej. Zadzwonić do komendanta swojego albo do dyżurnego, prawda? Dyżurny, słuchaj, tu jest taka sytuacja, powiedz mi, co ja mam zrobić, tak? No bo jeśli... No, głupią decyzję podejmuje policjant, to się chyba nie nadaje do tej służby, prawda? Tak mi się wydaje. No, że właśnie policjant jest stróżem prawa i dlatego ja zaufałam policji, dlatego nie pojechałam na miejsce, bo byłam przekonana, że policja wyjaśni to. Tak, no? Że policja postąpi zgodnie z literą prawa i że nie będzie żadnego problemu. Dlatego po prostu nie pojechałam, bo gdybym wiedziała, że wyjdzie jak wyjdzie, to bym tam pojechała. Też post
kasował administrator. I no tak, widziałem, że nie ma. Tak, ale ja sobie ściągnąłem tego. Ale później kilka razy go ponownie udostępniłam. Po prostu kasował go administrator, wszyscy pisali, co ja kasuję i co ja robię i tak dalej. Poza tym... Proszę, pani się wstydzi, tak, tak. Pani kasuje. Aha, tak. Po przemyśleniu na swoim profilu skasowałam ten post, dlatego że to się stało już mocno niebezpieczne, bo grozili mi i mojej rodzinie na priv. No to ciekawe. Bardzo wulgarne SMS odbiorę. Zobaczy pani, jak jest w internecie, co z czym, bo ja też się spotkałem z czymś takim, mając inną opinię niż stado baranów, przepraszam, bo to zazwyczaj to się tworzy stado baranów, pewnej idei, tak? A jak już zobaczą Piątkowski, to od razu to stado baranów przechodzi do ataku. I to tak gremialnie, prawda? No ale ja nie jestem baranem, tylko wilkiem raczej. I ja się tak bardzo nie daję. Natomiast wszystko wytkną, co by nie było, a z groźbami włącznie. Z groźbami włącznie. Dlatego też mi się wydaje, że prawo tu powinno działać jednoznacznie i te prywatne posty, które pani tam miała, czy informacje, powinna zgłosić pani prokuraturze. Właśnie, a propos prokuratury. Później po przemyśleniu skasowałam posta na moim profilu. Jedna pani zrobiła kopię mojego posta i wrzuciła, wrzuciła ze swojego profilu, czego ja nie mogłam usunąć, i napisała: ha, 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 taka niespodzianka, czekam na prokuratora. Ludzie myślą, że w internecie są zupełnie bezkarni, że mogą sobie robić co chcą, umieszczać co chcą, tak. I nikt ich nie znajdzie. Ale to słabość naszego prawa niestety. Tak jak słabość policjantów w tym momencie była, że ten właściciel sklepu i wydawałoby się osoba godna szacunku, prawda, no bo wybierany na radnego, powinien sam wiedzieć, znać prawo, tylko ja myślę, że on to zrobił celowo. Ja też tak myślę, że zrobił to celowo, szczególnie, że jak byłam w ciąży z córką, a mój syn wtedy miał 7 lat, u niego w sklepie bez żadnego problemu kupywał karmi. To też jest piwo bezalkoholowe, karmi. Mając 7 lat, kupywał bez problemu. I to wielokrotnie. I nie było żadnego problemu. Kupywał karmi dla mnie. No ja z brzuchem to dużo przytyłam, to miałam trochę problemy, żeby dotrzeć do sklepu. Tak. No w każdym razie... Forum Dębskie jest lepsze od Netflixa. Taką informację przeczytałem, że takie jaja są na tym forum, że lepsze od komedii Netflixie. Tam tak. Mało tego, jak już na forum Dębę znowu administrator skasował posta i ja już dałam spokój z tym udostępnianiem i już przestałam, to jedna z osób, jedna wydawałoby się koleżanka, tak. Ale ludzi się poznaje potem w takich sytuacjach, napisała własnego posta. Przypominając temat. Tak, i ostro mnie zjeżdżając, ostro mnie krytykując, i napisała, że mnie nie lubi, czego ja nie wiedziałam. Ale wie pani, takie gówno burze, przepraszam, tak. To czasami są potrzebne, żeby poznać, kto jest rzeczywistym przyjacielem, wie pani. Ja na przykład się cieszę z czegoś takiego, jakiś temat jest kontrowersyjny i poznaję ludzi po tym, tak jak na przykład poznałem po reakcji na mój wiersz o Świątecznej Orkiestrze Pomocy, Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Napisałem, bo ktoś tam napisał stichy takie, prawda, gloryfikujące, a ja tak napisałem troszeczkę inaczej, prawda? No i też się wielu ludzi, co wcale nie znaczy, że nie jestem zapomaganiem, absolutnie. Właśnie, nie jestem zapomaganiem się owsiaka tylko, nie jestem przeciwko pomaganiu. I od razu poznałem ludzi, którzy, tak jak mówię, to jest stado oszołomów, już może niekoniecznie baranu, które nie patrzy w ogóle. Tak jakby klapki na oczach mieli założone i prą do przodu. I od razu sobie przypominają, że rzeczywiście przecież ja tej osoby nie lubię. Ależ skąd to, co, że ja teraz kiedyś, o jak fajnie, jak coś tam chwaliłem. Tak jak tak, być może koleżanka pani, prawda? Same superlatywy. I nagle okazało, że jest świnią. Tak, ta koleżanka powiedziała, że nie lubi mnie za to, że jej się naraziłam, nawet nie wiedziałam, bo może lepszą drogą jest komuś powiedzieć, o co chodzi, niż coś tam ukrywać. Ale ona ukrywać. Trzymała w sobie. Że jak byłam w szkole przewodniczącą Rady Rodziców, to coś jej się nie podobało w moich działaniach i ona teraz postanowiła po
po tylu czasie, latach tak. przypomnieć może to. Może nie po tylu, bo od roku nie no, jest. Ale, no, ale, ale załóżmy, po jakimś czasie, tak, wypomnieć. Tak, tak, wypomnieć. Znaczy, to jest osoba, uważam, która po prostu chce po prostu koniecznie zabłysnąć, bo widzę, że komentuje na forum Dębę Wielkie codziennie, wszystko komentuje. Możemy zdradzić imię i nazwisko tej koleżanki? Może nie. Może nie. Ale ja i tak wiem, kto. Wszyscy wiedzą, którzy czytali. Tak, którzy czytali. Proszę Państwa, opamiętajmy się, naprawdę, nie jesteśmy bezkarni w internecie i naprawdę już ja nie mówię tylko o czernianiu, ale nie mówię o groźbach karalnych, ale nawet o zwykłe oczernianie. To już jest sprawa do prokuratora, to już można podać kogoś do sądu. No. Bo my naprawdę koło północy, pisząc jakiegoś tam, prawda, posta, czy wtrącając się w dyskusję, a tam minie noc, kto tam zauważy, kto tam, a ja się wyżyję właśnie, a ja oddam to, co myślę. No i co? Ale jeszcze jest jedna sprawa. Jeśli mnie najbardziej drażni to w internecie, czy na Facebooku, czy na Twitterze, czy gdziekolwiek, że ludzie są anonimowi, że nie występują pod swoim imieniem i nazwiskiem. Po prostu. Ja zawsze jestem Jan Zbigniew Piątkowski, proszę bardzo. I to, co ja napiszę, to proszę mnie podawać do sądów i tak dalej. Ja jestem ja. Ja mam swoją opinię i za nią odpowiadam. Tego nie ma. Nie ma, nie ma. Jest dużo fake kont. Popatrzyłam, że niektórzy z fake kont pisali. Tak. Po prostu fałszywe konta mieli i pisali hejty się i wylewał. Po prostu były takie osoby też, które mnie broniły, ale dużo też pisało do mnie na priv, bo niektórzy bali się ujawnić na forum, że też zostaną tak skrytykowani jak i ja. To jest nasze społeczeństwo internetowe, sieciowe, proszę tak. pani. Tak nie, do tej pory, kiedy nie było internetu, nie, to już trzeba było dużej odwagi. O, wiem, wódka pomagała rozwiązywać języki, prawda? Po wódce, tak jak teraz jest w internecie, mówili, nie lubię cię, to, tamto, mam do ciebie żal, pretensje i tym podobne rzeczy. A teraz nie trzeba wódki, wystarczy być w sieci. No możliwe, że po prostu niektórzy... To była sobota, był to sobotni wieczór, więc może też nie wszyscy byli do końca trzeźwi, co tam pisali. No, ja czytając to miałem wrażenie, że chyba nie wszyscy byli trzeźwi i nie wszyscy byli normalni w tym momencie. Być może po jakichś używkach nawet. Bo... Możliwe. Ja akurat postanowiłam sobie, że nie piję alkoholu i nie piję, więc jak czasami obserwuję albo coś czytam i obserwuję niektórzy, co tam... To po prostu musi tak. sobie włożyć. A ja piję, panią Grażatę. Dużo piję, ale wiem z kim, kiedy i gdzie. O, to najważniejsze. I dużo wtedy mogę tak, powiedzieć. Tak, wtedy tak. A jak nie wiem gdzie i nie wiem z kim, to lepiej to nie ryzykować. No, dokładnie. I tego się trzymajmy. Ale zależy co można. No nie, no to już się nie jedzie samochodem wtedy. Tak. Można herbatę, można tak. wodę. Tak. Ale, a, że pić można, no tak, ja dużo zazwyczaj piję. Trzeba dużo pić, bo człowiek się nawadnia. Pani jako chodzący poradnik kosmetyczny wie pani najlepiej, że nawodnienie, tylko ja nie rozumiem, dlaczego są teraz te mikstury, które odwadniają, a nie nawadniają, nie? Tak, też tak myślę o niektórych, niby mówią, że to takie zdrowe. I też niektórzy porównywali, jeszcze wrócę do energetyków, piwo bezalkoholowe, to jest zupełnie co innego. Tak jest. Ja energetyków też w ogóle nie pochwalam tak. i w ogóle to jest szkodliwe. To są trucizny. Tak. To są trucizny. Raz na rok, jak ktoś by wypił energetyka, jak na przykład musi jechać i na przykład, jak kolę używam jako energetyk, bo kola mnie oczyszcza z jednej strony bardzo szybko i daje trochę energii. Tak? I jak na przykład... Cukier. No i cukier, tak. To takie... Ale to jest łyczek, to nie jest cała butelka Coca-Coli czy Pepsi-Coli, tak? Proszę pani, nie wiem, ja pani nie współczuję w ogóle, pani Małgorzato. Przekonała się pani, co to jest mieć inne zdanie przede wszystkim, co to jest narazić się społeczeństwu, a przecież jest sołtysem, pani Małgorzata, więc pani jako osoba publiczna musi być grubą skórę, proszę pani. Ja jako dziennikarz od 30 lat już tej grubości moja skóra nabrała, co wcale nie, że serce przestało być wrażliwe, serce nadal jest wrażliwe, ale skóra musi być gruba. Czego pani życzę na przyszłość, prawda? Ale proszę się nie bać. Otwarcie pisać, bo widzę, że pani ma ten tupet taki mówienia prawdy. Bo to trzeba do mówienia prawdy trzeba mieć tupet, trochę tupetu. No i żyć po Bożemu. O, tak powiem. Tak,
Mówienie prawdy jest bardzo trudne, bo często się można komuś narazić. Zabójcze nawet, tak. Powiedziałbym dla niektórych. Tak. Ludzie wychowani, żyjący w kłamstwie, najbardziej nienawidzą prawdy. Najbardziej. Tak. I jeszcze powiedzianej prosto w oczy. To się zgadza. A ja tylko tak mówię. Bo nawet pisząc prawdę, też jakby prosto w oczy piszę o tym. Ja to mówię tak, ostatnio właśnie pomagamy uchodźcom dużo i ja mówię tak, pomagajmy jak najbardziej, to jest bardzo potrzebne, tak. Tylko w tym pomaganiu nie pozabijajmy się wzajemnie, tak my jest. Rodacy. Tak, albo nie wyrzućmy z siebie tej żółci, prawda, bo ludzie, ja sądzę, że oni mają, są pełno żółci jest w nich, prawda, i oni dzięki temu pomaganiu chcą się tej żółci pozbyć, tej żółci na codziennej takiej. Tego braku miłości, codziennego braku miłości, codziennego zrozumienia. I oni jakby wylewają empatię na obcych, chcąc pozbyć się własnej żółci. Ale nie widzą, że obok nich siedzi skulona babunia, która być może nie ma za co jeść, prawda? Być może jest jej zimno. I oni tej babuni nie widzą, sąsiadki, tylko widzą uchodźców. Proszę! Widzicie, nie ma problemu, pomagajcie ile chcecie, ale zauważcie też tę osobę, która potrzebuje obok was pomocy. Na co dzień, tak. Nie tylko przy tej hura okazji. Wszystkiego dobrego, pani Małgorzato. Dziękuję. Proszę się trzymać, nie dawać, a wszystko będzie dobrze. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.